jednej strony powiem dzień dobry, ale jeszcze się nie przywitam, ponieważ nie doszliśmy jeszcze na miejsce, gdzie ja chciałbym ten materiał rozpocząć. Ale widzimy, że już powolutku zaczyna się akcja. Dzisiaj będzie urbexowo, o tym za chwilę powiem. Tutaj mamy dostosowane wejście. W związku z tym, tutaj przy takich rzeczach trzeba patrzeć pod nogi. Znajdujemy się w zespole pałacowo-parkowym w Rusocinie, o tym też za chwilę. Tutaj nie będę wracał, ani tego dzisiaj akurat eksplorował. To są stajnie i inne budynki gospodarcze. Dlatego tutaj chciałem tylko pokazać na sam początek, że jest coś takiego niestety w masakrycznym stanie. A my udajemy się do celu dzisiejszego pomysłu na odcinek, do pałacyku. Ale jakkolwiek tutaj też jest ładnie, więc chciałem to też pokazać, pomimo że jeszcze właściwy materiał się nie zaczął. Powiem też oczywiście, na co patrzymy, ale to też w dalszej części. Będzie chwila części historycznej. Już prawie jesteśmy na miejscu. Za chwilę rozpoczęcie materiału normalne. Tak, to już tutaj. Kolejny płot do przejścia, ale tutaj znowu ktoś już tam ułatwił zadanie, więc zanim zrobi się całkowicie ciemno, bo dzisiaj jest taki pomysł, szybko idę na miejsce, w którym będę mógł wystartować i chwilę stacjonarnie się przywitać, tak oficjalnie, i powiedzieć na temat miejsca, w którym jesteśmy. No to teraz oficjalnie, dzień dobry, cześć wszystkim. Bierzemy głęboki wdech i idziemy w teren. Idziemy w teren, ponieważ ostatnie dwa materiały były kręcone w kuchni i rany to jest sposób na zestarzenie się i na umarcie z tej starości. W związku z tym materiał będzie taki dzisiaj spontaniczny, to pod kątem tego spontaniczności, że wymyśliłem go wczoraj, więc jeżeli ja czegoś nie planuję, później nie robię przez tydzień albo miesiąc, to dla mnie jest to wtedy spontaniczne, więc jestem troszeczkę przygotowany, żeby opisać miejsce, do którego się udajemy. O, chwileczkę, bo ja widzę, że ja sobie tutaj hukam na obiektyw. Wszystko jest niestety po kolana w śniegu, więc nie mogłem ustawić swojego mini statywu, ale jedziemy bez. W związku z tym, chciałem sobie zrobić, trochę odbić te miesiące i ostatnie dwa materiały, na których siedziałem na tyłku na kanapie, nie na stoliczku, i pokazywałem różne rzeczy, więc wymyśliłem sobie, że dzisiaj robimy urbex. Więc rzecz bardzo rzadka na moim kanale, ponieważ tak wyszło. Częściej las, ale jestem też fanem urbexu. Żeby nie było, to tak, ja tutaj się od razu wytłumaczę. Jesteśmy w zespole pałacowo-parkowym w Rusocinie i ja nie ukrywam, ja już tutaj kiedyś byłem, ja mniej więcej wiem, gdzie się znajduję i co ja tutaj zastanę, tylko że to było 2 lata temu, to było latem, byłem tutaj z Moniką, byłem w gipsu, jak było ciepło, i to był taki w słoneczku troszkę spacer z ruinami w tle. Teraz postanowiłem dodać sobie troszkę emocji, przyjechałem tutaj, no pomysł właśnie się tak wczoraj zrodził, jak wracałem z pracy, wiedziałem, że Monika jeszcze będzie w pracy, no to mówię, po co wracać od razu do domu, może zobaczę, jak tutaj się chodzi tak po ciemku, po nocy, żeby tak troszkę się rozruszać i całkowicie nie stetryczeć, jeszcze sobie dodać tak troszkę jeszcze właśnie małą iskierkę adrenaliny. Więc my tam za chwilę wejdziemy. Ja wiem, że ja mam wstępy jak zazwyczaj przydługie, ale z drugiej strony nie przez przypadek, ponieważ dzisiaj też chcę, żebyśmy ten budynek, ten pałac w Rusocinie zobaczyli w kontekście historycznym, żeby no, nie była tylko kupa opuszczonych pomieszczeń, żebyśmy mogli sobie później właśnie na YouTubie pokazać, jak to chorakujemy po ciemnych piwnicach, chodzimy i jest fajnie. Chodzimy po kawale historii i pomimo, że ten obiekt teraz tak wygląda i jest poza czasem, to nie zawsze tak było. On tworzył kiedyś rzeczywistość po prostu i teraz on jest poza czasem. Kiedyś my będziemy poza czasem, kiedyś o nas się będzie kręciło po pozostałościach po nas. Więc tak, teraz słowo historii. Ja może zmienię kadr, żeby było ciekawiej, nie tak statycznie, więc już się zbliżamy, już podejdziemy do niego bliżej. Nie wiem, prawdopodobnie nie będę chciał robić cięć w tym materiale. Chciałbym tak, żeby on był 1:1 na żywo, bo zauważyłem, że takie filmy się fajniej ogląda, bardziej czuć realizm. No, świecenie do urbexu po zachodzie słońca sobie jest ciemniej niż pokazuje to kamera.
Jest fajne, bo teraz właśnie mam diodę na siatkówce wyciśniętą. Tam mamy właśnie wejście do naszego pałacu. Powiem wam tak, zima. Zima, wbrew pozorom, nie jest złym czasem na zwiedzanie takich rzeczy, ponieważ opuszczone rzeczy mają to do siebie, że mają taką karmę, że lubią przyciągać różne osoby spoza i rzeczy spoza systemu. Takie jak duchy, strzygi i tak dalej. Chociaż tutaj akurat nie będzie prawdopodobnie pora roku nam wadziła. Chodzi mi tutaj o naszych właśnie zwykłych, żyjących ludzi. Jakieś ciepło, te miejsca lubią pełnić rolę po prostu melin. Na chwilę obecną jesteśmy na minusie, świeżo po kolana śniegu napadało, więc nie sądzę, żeby jakiś pan żul miał teraz ochotę akurat tutaj przebywać i no, potencjalnie sprawę zrobić niebezpieczną. Żeby nie było, nie jestem totalnym ignorantem, więc to są środki zapobiegawcze, ale nie ukrywam, że lepiej się czuję, że w razie czego jestem przygotowany i gaz pieprzowy na wszelki wypadek ze sobą też mam. To tak samo jak do lasu, ja jeszcze tego nigdy nie użyłem, no ale trochę przyjęcia abstrakcyjnych rzeczy do wiadomości, że są sytuacje, w których szansa jedna na milion zdarza się w 90 przypadkach na 10. Przytoczę teraz krótką historię, więc nie uciekajcie proszę i nie przewijajcie materiału dalej, ponieważ jak wspomniałem, ja chcę, żebyśmy obejrzeli to miejsce w kontekście jego historyczności, a nie tylko właśnie czystego fanu z urbexu. Jak wspomniałem, dla osób nie z regionu oraz dla osób z regiony, ponieważ ja stąd jestem, a jeszcze wczoraj o wielu tych rzeczach nie miałem zielonego pojęcia. Znajdujemy się w miejscowości Rusocin. Jeżeli ja jestem z Pruszcza Gdańskiego i gdańszczanie wiem, że lubią mówić, że Pruszcz Gdański to są przedmieścia Gdańska, tak mieszkając w Pruszczu Gdańskim, które jest miastem, ja jako pruszczanin gdański lubię myśleć, że naszymi przedmieściami są, no właśnie tutaj wychodzi Rusocin. Nutka, rys historyczny będzie tylko podany do tego, żebyśmy zmaterializowali tutaj ten pałac, po którym będziemy chodzili. W związku z tym Rusocin jest dużą osadą tutaj na Pomorzu, jedną z najstarszych. Pierwsza wzmianka o Rusocinie wychodzi nam pojawia się w 1296 roku. Tutaj polska historia też szybko się kończy, ponieważ mamy coś tutaj takiego na Pomorzu jak konflikt z Krzyżakami. My się pokłóciliśmy i oni nam w rezultacie zrobili rzeź gdańską. Wyrżnęli nam dużo gdańszczan w 1308 roku i formalnie Rusocin od 1311 roku znajduje się pod panowaniem państwa krzyżackiego, staje się częścią komturii gdańskiej. Częścią państwa krzyżackiego jest później aż do praktycznie samego końca tego państwa, więc tutaj przeskakujemy, tutaj się nic nie wydarza. Później staje się własnością patrycjuszy gdańskich. Ja tutaj celowo nie mówię o tym, że staje się własnością Polaków, Królestwa Polskiego, czy coś w tym stylu, ponieważ do państwa narodowego rozumianego w dzisiejszy sposób brakuje nam jeszcze jakieś 300-400 lat. To, o czym my mówimy, co to znaczy Polak, albo Niemiec i państwo niemieckie czy polskie, to jest konstrukt drugiej połowy XIX wieku. W tamtym czasie raczej ziemie były własnością możnych. Dlatego też mówię do patrycjuszy gdańskich, nie mówię też o Polakach, ponieważ etnicznie w tamtym czasie w Gdańsku też nie za dużo było etnicznych Polaków. Tak naprawdę Anglików, Holendrów jak najbardziej. Zresztą zobaczycie sami, że nazwisko jedno, które się pojawi, nie brzmi do końca, nie ma ski na końcu. Więc te delikatne kwestie historyczne chciałbym właśnie powiedzieć, że one tutaj mają niuanse. Ja nie przez przypadek mówię patrycjuszy gdańskich. I teraz tak, żeby tutaj się zmaterializował ten budynek, my musimy wymienić jedno nazwisko. Znowu takie niemieckie, zazwyczaj jestem przygotowany, a później zapominam. Od 1774 roku własnością ziemi, jeszcze tutaj pałacu nie ma, własnością tych terenów staje się rodzina Tiedemanów. Tiedemann. Ja wiem, że może źle po niemiecku to czytam, von Tiedemanów. W 1764 tutaj jeszcze to są ziemie, tutaj tego pałacu nie ma. Pałac powstaje nam i tu się okazuje nie tak dawno, w 1800 roku. On nie jest stary, proszę Państwa, nie jest taki stary, tylko że no niestety pomimo bajkowego początku historii, właśnie, że tutaj małżeństwo buduje sobie ten pałac, historia nie jest taka tak różowa jak na bajkach, więc niestety 1800 rok mniej więcej powstaje ten pałac, 1814 pan głowa rodu umiera. Wdowa nie chce tutaj zostać, zostawia to i wyjeżdża do Berlina. Pałac przechodzi pod władanie tutaj lokalnego
gminy czy jakiejś tam innej administracyjnej jednostki. W 1824 roku wraca tutaj następca, ktoś z rodziny tych Tiedemann i postanawia właśnie trochę postanawia tutaj z powrotem wprowadzić życie. Jako tako tutaj coś tam się dzieje. Pałac żyje, generalnie pałac żyje, w przeciwieństwie do formy, w której jest teraz. I w tej rodzinie zostaje, ja powiedziałem na początku 1912 rok. Ja się pomyliłem, ja tutaj sobie właśnie mam ściągę, że nie do 1912 roku pozostał w rękach von Tiedemann, tylko do 1945 roku, kiedy przypętał nam się tutaj PRL. I tak, tutaj zaczyna się typowa PRL-owski los tego typu arystokratycznych zabudowań. Początkowo pełnił rolę budynku, który został podzielony na mieszkania komunalne i to jest to, co my tutaj zobaczymy. Zobaczymy tutaj pozostałości po mieszkaniach komunalnych. Mieścił się też do niedawna, przedszkole się mieściło. Też zobaczymy, jak ja już tutaj przechodziłem, wiem, że będzie tam taki mała rzecz, która świadczy o tym, że tutaj mogły przebywać właśnie też dzieci. Więc zrobiło się już dosyć ciemno, więc emocje są. My możemy iść pozwiedzać. Ja jeszcze powiem też jedną taką ciekawostkę. Tutaj zapniemy, żeby nam nic nie wypadło. I rozpoczynamy zwiedzanie. Więc tak, ja jeszcze powiem tutaj jedną ciekawostkę. W 1912 roku od gminy Pruszcz Gdański cały pałac został wykupiony przez niesławną spółkę Ambergold. Tak, to jest ta spółka, którą większość z Was dobrze kojarzy. Niestety, po wszystkich zapowiedziach, co oni mają tutaj do zrobienia, nic nie robili, więc to się w międzyczasie zaczęło jeszcze bardziej sypać i dupa. I co? Od 2019 roku pałac wrócił. Ja tam patrzę, bo to już takie zaczynają, już powoli duchy zaczynają straszyć. Od 2019 roku pałac wrócił z powrotem pod władzę powiatu Pruszcz Gdański. Więc my tutaj przechodzimy powolutku do środka. Drzwi plastikowe, czyli znaczy to, że jeszcze właśnie nie wszystko umarło tutaj w XIX wieku. Włączę tu najsilniejszy tryb czołówki. Ja staram się też czołówkę w takich miejscach włączać, jak już jestem w środku. O, więc tutaj powiem, że widzimy część, że tutaj się znajdowało przedszkole, ponieważ mamy tutaj takie kwiatki ładne, więc tak widać, za dzieciarnią jedzie, nie? Zwłaszcza dziećmi. To po prawej niekoniecznie. Oj, właśnie a propos takich rzeczy, materiał może być nieprzyjazny dzieciom, bo niektórych rzeczy się nie będzie dało wytłumaczyć jakoś tak przyzwoicie. Latarkę staram się zawsze włączać w takich miejscach w środku, ponieważ nie chcę, żeby z zewnątrz było specjalnie widoczne, że się jest. Jak widać, wszystko jest wyczyszczone. To, co tutaj widać, to po co? Drzwi, jakieś pozostałości w drzwiach. Więcej drzwi. Klop, wiadomo, więcej drzwi. Te są nawet takie rustykalne, ładne. Tutaj znajdowała się najprawdopodobniej jakaś łazienka. Jakaś duża łazienka. No, tutaj nic ciekawego nie będzie, ale błyszcząca się farba to będzie fajna rzecz do przebitek, więc ja sobie pozwolę tutaj. No i teraz tak, oczywiście jak się chodzi, kameruje, jest się samemu i troszkę też emocje wchodzą.
to idzie się troszkę zgubić. Tu jest piwnica. Ja powiem tak, uczciwie, jestem sam, jest po zmroku. Jeżeli idzie o kwestię piwnicy, nie mam jaj. Ja tu może jeszcze wrócę, może nie sam. I może powolutku do piwnicy też dojdziemy, ale sam tego nie czuję. Dobra, stamtąd przyszliśmy. Ja powiem tak, troszeczkę się zgubiłem. Od wejścia jakby się wchodziło. Wejście drugie, z tej strony nie byliśmy. To jest jakby front budynku. Ja wyłączę na sekundkę. O! Tutaj znajduje się front budynku, więc ja się nie mogę na razie tak oddalić, bo z tyłu jest ogród z murem. Więc budynek jest zbudowany na planie prostokąta z dobudowanymi oficynami po stronie lewej oraz po stronie prawej. Budynek jest zbudowany w stylu barokowo-klasycystycznym. Trudny wyraz sobie dobrali. I co widać? No widać tutaj taki ładny, nie wiem czy to się nazywa portyk, jeżeli jeszcze kolumn nie ma, ale ewidentnie jest to jakaś brama zwieńczona tutaj takim sklepieniem. Widać pilastry, takie udające kolumny, więc coś się tutaj dzieje. A my wracamy, tak, przeszliśmy przez część, która prawdopodobnie była przedszkolem. Teraz pójdziemy w prawo i wejdziemy w miejsce, które pełniło rolę mieszkań komunalnych. Schody do góry. Powiedzmy tak, do piwnicy sam może niekoniecznie, tam są kolejne pomieszczenia. Więc może skorzystam z tego, że tak, do góry powiedzmy, że jeżeli jest to lastriko, a to jest lastriko, a nie jakieś drewniane schody, to powiedzmy, że się czuję, żeby wejść. Wow, jaki fajny widok, tam widać drzewa. Jest magia. Widać też ten park z tyłu, ogrodzony, do którego się nie mogłem cofnąć. No i tutaj teoretycznie znajdowały się mieszkania komunalne. Trzeba tutaj uważać, bo nie ma barierki, prawda? No tak, to co, wchodzimy. Mieszkanie numer 1, komunalne. Podzielony pałac właśnie na takie mieszkania. Wiele budynków to uszkodziło. Mamy pokój 1 z dużym oknem. Wysoki sufit, 4 metry, więc to fajnie wygląda. Pokój 2. Kafle, więc zgaduję, że tutaj była kuchnia. A tutaj mamy jakieś pomieszczenia, które sugerują, że to mogły być pomieszczenia gospodarcze i łazienka. O, tutaj widać, w jakim fatalnym stanie jest dach zachowany. Trzeba uważać, żeby nic nie dotykać, to się wszystko na grawitację trzyma. Wychodzimy z mieszkania numer 1. Mieszkanie numer 2. Czy ono się różniło? To mieszkanie tak. To mieszkanie jest dużo większe. Mamy ślady po... Mamy ślady po... Oj, tutaj trzeba uważać. Zobacz, jak się pod nogi nie patrzy. A tutaj się wypatrzyła ta... Papier się wypatrzył. Duży przedpokój. Szafa. Ktoś tutaj miał szafę. Pokój numer 1 z takim śmiesznym czymś, żeby się było można podglądać. Pokój numer 2, jakie to wszystko jest duże, kurde. My naprawdę w tym nowym budownictwie to mieszkamy jak w plitkach. Sorry. Łazienka, pomieszczenie pewnie na piec. Z tego co widzę, jakiś komin idzie i następny pokój. Fajne wrażenie. No i podejrzewam, że tutaj te mieszkania to się tak w takim wzorze będą powtarzały. Zresztą tam i tam jest ostatnie trzecie. Jak już jesteśmy, no to podejdziemy, czemu nie? Tutaj z kolei na wejściu do małego przedpokoju mamy część łazienkowe
i następne pokoje. Więc jak widzicie, albo inaczej, może ja najpierw zejdę po tej klatce schodowej i wtedy można by podejść do podsumowania, bo tak naprawdę tutaj wszystko już zobaczyliśmy. Największe emocje to polegają na tym, że jest ciemno, że jestem sam, jest zima. Jakkolwiek, jak mówiłem, to jest o tyle sprzyjające, że raczej właśnie panów żółwi nie powinno nigdzie być. O, i dochodzimy do wyjścia. No więc powiedzmy, że kurczę, jest to po takim moim zastygnięciu jakieś tam odkurzenie. To co widzicie tutaj, trzeba patrzeć pod nogi, żeby w takie rzeczy się nie wpaść. Ja tego pałacu też nie będę obchodził, bo go się daje obejść tam do tyłu, ponieważ ja wiem tutaj z lata, że tam są jakieś takie małe szybiki, tuneliki, w które można wpaść. Ja jeszcze tutaj pokażę ten ogród, przez który się wcześniej nie mogłem cofnąć, bo on tu będzie widać, a tu może jakieś oświetlenie, że to jest takie półokrągły zajazd. Tutaj konnica mogła przyjechać, wysadzić arystokrację, pojechać dalej, jecianie. A tutaj właśnie jest taki półokrągły, ładny ogród. Więc jak widać, pałac jest w stanie agonalnym, dlatego zależało mi trochę na powiedzeniu historii tego miejsca, ponieważ właśnie w innym wypadku, tak zupełnie bez historii, to byśmy chodzili po prostu po pustych pomieszczeniach. Jak wspomniałem, właśnie frajdą by było to, tutaj uwaga, jest płot, tutaj frajdą by było po prostu to właśnie ten klimat, że się tutaj przyszło samemu. Latem to miejsce też robi niesamowite wrażenie, ponieważ po lewej stronie i po prawej stronie są drzewa i tutaj robi się taki baldachim z liści. Idzie się jak w tunelu, żeby zaraz przy wyjściu z niego właśnie zobaczyć taki tutaj magiczny, opuszczony widok. Mróz zaczyna się zwiększać. Więc to tak trochę poza schematem. Nie jesteśmy w lesie, nie jestem u mnie w kuchni. Nic nie recenzuję. Zrobiłem właśnie sobie takiego urbexa. I mam nadzieję, że się podobało. No, ci, którzy tam mnie znacie, no to pewnie wiecie z takich klimatów, więc poproszę łapkę w górę, jak się podobało. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to takich klimatów jest mniej, więcej jest leśnych namiotów i drzew. A jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to zapraszam do zapoznania się z innymi filmami, żebyś sobie obczaił mniej więcej, obczaiła, jakiego klimatu jest ten kanał. I poproszę o subskrypcję, jak się spodoba. To buduje właśnie fajną relację widz-narrator, czy na odwrót generalnie. Jest jakaś komunikacja, później nawet nierzadko jest okazja do spotkania się. Więc ja dziękuję za uwagę. Jeżeli mówiłem nieskładnie, czy trochę nerwowo, to wiem, że popracowałem, chyba już nie używam tyle jakkolwiek przez to, że tutaj czuję oczy duchów, które się na mnie patrzą, to też czuję, że jest troszkę adrenaliny we krwi. Więc jeszcze raz dziękuję za uwagę, do zobaczenia, cześć, na razie, trzymajcie się.